Ashraya Nadin, Anielskie rzeczywistości. Rozdział Dlaczego ludzie pozostają w konflikcie. Od prastarożytnych czasów istnieją trzy będące ze sobą w konflikcie główne linie ras ludzkich hybryd, wymieszane wzajemnie ze sobą w obrębie podstawowych ras ludzkości. Ziemscy ludzie ras podstawowych tego trzeciego zasiewu, którzy występują we wszystkich rodach etnicznych, są Lemurianami 73 tysiące lat temu, Atlantami 70 tysięcy lat temu i Arianami 65 tysięcy lat temu. Istnieje siedem ludzkich ras podstawowych. Pierwsze dwie, Polarianie i Heperboreańczycy, były z materii eterycznej gęstości. Kolejne dwie, Muwarianie i Ewanichesi, reprezentują rasę przyszłych cykli, do której ewoluuje nasza piąta rasa Arian. Linie Grala, kody DNA po transmutacji. Urtites, 800 tysięcy lat temu, główna rasa Hebrajczyków. Hybrydy Melchizedeka plus Hibiru i Egipcjan z trzeciego zasiewu. Ur-Antrianie, 75 tysięcy lat temu. Lemuriańscy gospodarze Breanoa, 72 tysiące lata temu. Atlantyccy gospodarze Hibiru, 68 tysięcy lat temu. Ariańscy gospodarze Melchizedekowie, 35 tysięcy lat temu. Gospodarze następnego cyklu rasy hybrydy szmaragdowego, diamentowego i rubinowego słońca. Eksperymenty przyspieszenia genetycznego oryginalnych ludzi. Ostatnie z nich rozpoczęły się 22 tysiące lat temu na Atlantydzie. Zdegenerowane linie hybrydowe, linie rodzin ludzkich Illuminatów. Ludzkie linie Anunnaki, słońc Belila. Ostatnia infiltracja. 22 tysiące roku przed naszą erą. Ludzkie linie drakonów, Nephedem, czarnych słońc. Ostatnia infiltracja 10 tysięcznego roku przed naszą erą. Każda z grup otrzymała częściowe nauki płyt CDT. Niektóre zniekształcone. Miały również miejsce czasowe odwiedziny, tworząc główne konflikty o Boga, władzę oraz o kontrolę planetarną pomiędzy ludzkimi masami. Gwiezdne kodowanie genetyczne może być zidentyfikowane wewnątrz pod nici DNA, wzorca nici DNA. Aby tego dokonać, potrzebna jest bardziej wyrafinowana technologia, aniżeli posiada obecnie współczesna nauka ziemska. Uwiecznienie konfliktu. Konflikt pomiędzy diamentowymi słońcami, słońcami Belila i czarnymi słońcami hybrydowych ras ludzkich wciąż trwa do dziś, a teraz jest nawet zwiększany przez odwiedzające rasy Elohei, Annu i Drakonian. Ludzie zdegenerowanego rodu hybrydowych rodzin podatni są na manipulacje, ale są w stanie uleczyć zdegenerowany wzorzec DNA, aby odzyskać 12-niciowy oryginalny ludzki wzorzec DNA. Istniejące historyczne konflikty ludzkich ras hybrydowych są teraz wzmacniane, gdyż rasy Słońca Diamentowego, Słońca Belila oraz Czarnego Słońca kontaktują się teraz ze swoim ludzkim hybrydowym potomstwem, aby zwiększyć swoją populację celem utrwalenia własnych planów na Ziemi w latach 2000-2017. Około 90% z wszystkich ludzkich kontaktów oraz wziętych jest, nawet o tym nic nie wiedząc, członkami jednej z trzech hybrydowych ludzkich ras. Wszyscy ludzie mogą uwolnić się od manipulacji, jeśli tylko staną się świadomi szerszego obrazu. Świadomie wybiorą, za którym programem chcą się opowiedzieć oraz podejmą kroki, aby zapewnić sobie swoją własną ochronę.